Rozpoczynamy dzisiaj od Ewangelii Mateusza, 8 rozdziału i wiersza 18, kontynuując nasze rozważania na temat tego wszystkiego, czego nauczał Jezus. Pamiętajcie, że wypełniamy polecenie Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza, 28 rozdziale i wierszu 20, gdzie Jezus powiedział, że mamy iść do wszystkich narodów i nauczać ich wszystkiego, co Jezus przykazał. I przyglądamy się wszystkiemu, czego Jezus nauczał słowami i czynami i swoim życiem. On nauczał na dwa sposoby, słowami i czynami. Czytamy więc w Mateusza 8:18, że Jezus, widząc wokół siebie tłumy, rozkazał przeprawić się na drugą stronę jeziora. I podszedł do niego pewien znawca prawa, człowiek, który był uczonym w Piśmie Świętym, który spędził lata na studiowaniu Biblii. Wtedy, podobnie jak dzisiaj, było wielu takich ludzi, absolwenci kolegiów biblijnych. I on przyszedł i powiedział: nauczycielu, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. A Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki gniazda, Syn Człowieczy jednak nie ma gdzie skłonić głowy. Jezus od razu powiedział mu, jaką cenę musi zapłacić, by naśladować Go. Jezus nigdy nie ukrywał ceny, jaką ludzie będą musieli zapłacić, by podążać za Nim. Ceny niewygód czy materialnych strat. Wielu ludzi dzisiaj próbuje to ukrywać, ale nie Jezus. Jezus od samego początku mówił wszystkim, tak jak bogatemu młodzieńcowi: jeśli chcesz pójść za mną, musisz zostawić wszystko. Nie mówił tego do wszystkich, ale w przypadku tego bogatego młodzieńca jego miłość pieniędzy była głęboko zakorzeniona jak rak, także cały organ musiał być usunięty. Podczas gdy w przypadku takiego człowieka jak Zacheusz, Pan Jezus zaakceptował jego oświadczenie, że odda połowę swego bogactwa biednym. A w przypadku Łazarza, Marii i Marty, Jezus nie prosił ich o nic. W przypadku różnych ludzi ten rak zajmuje różne obszary. I widzimy, jak Pan w jednym przypadku mówi, żeby ktoś zostawił wszystko, a w tym przypadku Pan Jezus odczuwa coś innego. On był w stanie rozpoznać, jaka jest dokładna potrzeba osoby, z którą rozmawia. To jest jedna z cech ludzi, którzy chodzą z Bogiem przez wiele lat. To jest część proroczego przemawiania. Służba prorocza ma miejsce nie tylko za kazalnicą, ale widzimy przypadki proroczego przemawiania w codziennych rozmowach, gdy jesteś w stanie przez prorocze rozpoznanie dane od Boga dostrzec potrzebę danej osoby. I Bóg daje ci dokładnie potrzebne słowo, którego ta osoba potrzebuje. I dlatego Pan Jezus mówi to do tej osoby. To nie była jakaś standardowa odpowiedź, którą Jezus dawał wszystkim. Do tego człowieka nie powiedział: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj to ubogim. To powiedział do innej osoby. A do tej osoby mówi: lisy mają nory, a ptaki gniazda. Uczeni w piśmie mają zwyczaj cytować standardowe fragmenty. W seminarium ich nauczono, że na ten problem cytujesz to pismo, a na tamten problem cytujesz inne pismo. I ich usługa opiera się na akademickim zrozumieniu Biblii. To tak jak ludzie, którzy są zatrudnieni przez komputerową firmę do odpowiadania przez telefon na pytania klientów. Klient zadaje pytanie, oni wpisują je w komputerze i odnajdują odpowiednią odpowiedź, którą przekazują klientowi przez telefon. Ale my nie powinniśmy w ten sposób usługiwać ludziom. Nasza służba winna opierać się na nadprzyrodzonym rozpoznaniu. Dlatego potrzebujemy namaszczenia Ducha Świętego, aby usługiwać, tak jak starotestamentowi prorocy. Gdy oni zostali namaszczeni Duchem Świętym, mieli odpowiednie słowo dla każdej osoby, którą spotykali. Służba wiele kosztuje. To nie jest coś, co robisz tylko dlatego, że studiujesz Biblię, ale musisz chodzić z Bogiem. Kiedy chodzisz z Bogiem, to On daje ci właściwe słowo na daną okazję. I dlatego widzimy, jak Jezus mówi różne rzeczy do różnych ludzi. Na przykład, gdy faryzeusze chcieli ukamienować kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, Jezus nie dał im długiej lekcji na temat legalizmu.
A co ty zrobiłbyś na jego miejscu? On nie dał im długiej lekcji na temat miłosierdzia. On czekał na Ojca, wsłuchiwał się w Jego głos, gdy pisał po piasku. I kiedy tylko usłyszał, co Ojciec mówi, powiedział tylko jedno zdanie. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. To wszystko. I oni zaczęli się rozchodzić, jeden po drugim. To nie kazanie rozwiązało problem, ale jedno zdanie. To jest przykład tego, jak i my powinniśmy postępować w naszej służbie, jeśli chodzimy z Bogiem. I za to trzeba zapłacić cenę. Trzeba dbać o czyste sumienie. Trzeba chodzić w pokorze. Trzeba być wolnym od miłości pieniędzy. Trzeba być całkowicie poświęcony. Każda dziedzina życia poddana Panu. Tak Jezus żył. I gdy przyszedł do Niego ten człowiek, Jezus rozpoznał w nim coś. I powiedział, lisy mają nory, a ptaki gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić. Jezus rozpoznał w nim znawcę prawa, który myślał, że można służyć Bogu i żyć wygodnym życiem. A Jezus mówi, nie, możesz nie mieć miejsca do spania. To jest odpowiedź dla tych wszystkich, którzy nauczają dzisiaj, że Jezus był bardzo bogatą osobą. W ostatnich 40-50 latach jest taka popularna nauka w Kościele, której nie było wcześniej. A to dlatego, że żyjemy w czasach, w których wielu kaznodziei jest bardzo bogatych, zbierając ofiary i dziesięciny od swoich naśladowców. I gdzie tylko mogą, w radiu, telewizji, na spotkaniach, zbierają pieniądze, często od ludzi, którzy nawet ich twarzy nie widzieli. I niektórzy kaznodzieje stali się multimilionerami. W jaki sposób mają usprawiedliwić posiadane miliony i nadal nazywać się naśladowcami Jezusa? Wyszukują różne fragmenty, które rzekomo dowodzą, że Jezus był bogaty. Na przykład powołują się na fakt, że rzymscy żołnierze nie chcieli rozerwać jego spodniej szaty, twierdząc, że była ona niezwykle kosztowna. To jest niedorzeczne. Ale tu mamy dowód na to, jak on żył. Syn Człowieczy nie miał gdzie głowy skłonić. On nie zawsze miał gdzie położyć się spać. Nie był bogatym człowiekiem, który mógł się zatrzymać w pięciogwiazdkowej gospodzie, aby tam wydać pieniądze, które nazbierał od ludzi. On prowadził bardzo proste życie. I otwórzmy Ewangelię Jana, 7 rozdział, gdzie czytamy relacje z wielkiego kazania, które wygłosił w świątyni. W 37 wierszu czytamy, że w ostatnim wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Jezus głosił z taką mocą, że w 40 wierszu czytamy, że niektórzy wśród tłumu zaczęli mówić, naprawdę jest prorok. Faryzeusze i uczeni w piśmie posłali do niego strażników, żeby go pochwycili, ale nawet oni nie byli w stanie tego zrobić. Oni byli pod ogromnym wrażeniem tego, co Jezus mówił i w 46 wierszu czytamy, jak mówią, jeszcze nikt nigdy nie przemawiał tak jak ten człowiek. I pod koniec tego rozdziału, gdy wszystko już się skończyło, czytamy, że wszyscy rozeszli się, każdy do swego domu. Jana 7:53. Jezus jest w Jerozolimie, a jego dom znajduje się w odległości 100 kilometrów od Jerozolimy w Kafarnaum. I wszyscy poszli, każdy do swojego domu, ale Jezus udał się na Górę Oliwną. Tak naprawdę te dwa zdania to jedno zdanie, chociaż zostało rozdzielone przez podział na rozdziały. Jana 7:53 i 8:1. Wszyscy rozeszli się do domów, ale Jezus poszedł na Górę Oliwną. Czy myśleliście kiedyś o tym? Kaznodzieja przychodzi z innego miasta, głosi pełne mocy kazania, które są błogosławieństwem dla wszystkich. A na koniec dnia nikt się go nie pyta, gdzie spędzisz noc. Oni ignorują go i idą do swoich domów.
A Jezus nie ma domu w Jerozolimie. I co on robi, gdy wszyscy się rozeszli i nikt go nie zaprosił do swojego domu? Mówi, no cóż, skoro nie pada, mogę przespać się pod drzewami, na Górze Oliwnej. Idzie na Górę Oliwną i śpi tam pod drzewami. Syn Człowieczy nie miał gdzie głowę przyłożyć. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy nie miał gdzie by głowę przyłożyć. Dlaczego nie skorzystał z tych pieniędzy, które Judasz miał w sakiewce i nie poszedł przespać się do jakiejś gospody? On tego nie zrobił. Kiedy to zobaczyłem, zastanawiałem się nad tym i pytałem, czy nie chciałeś odpocząć, Panie? Odświeżyć się na kolejny dzień? Mogłeś odpocząć w gospodzie, zamiast spać na wolnym powietrzu. I odczułem, jak Pan powiedział do mnie, wiele z tych pieniędzy, które Judasz miał w sakiewce, pochodziło od biednych wdów. Jezus nawet nie pomyślał, żeby wykorzystać te pieniądze od biednych wdów, aby zatrzymać się w wygodnym hotelu. Taką wierność widzimy w Jezusie. I nie chcę przez to powiedzieć, że jest coś złego w zatrzymaniu się w hotelu. Nie zrozumcie mnie źle i nie cytujcie mnie w niewłaściwy sposób. Chcę powiedzieć, że jest na to czas, jeśli jest taka potrzeba. Ale w tym szczególnym przypadku Jezus był prowadzony przez Ojca i był gotów iść i spać między drzewami. A następnego ranka, jak czytamy w Ewangelii Jana 8:2, wraca do świątyni, i ludzie przychodzą do Niego i On znowu ich naucza. I to, co mnie ciekawi, to to, że nikt nie zapytał Go, Panie, gdzie spałeś zeszłej nocy? Nie. To jest niezwykle, jak ludzie są gruboskórni, a Jezus nadal ich pouczał. Nie narzekał, i czyż nie jest cudownym, gdy możemy naśladować Go? Nawet gdy ludzie Cię ignorują, gdy jesteś wielkim kaznodzieją. Na nikogo nie masz powodu, żeby na cokolwiek narzekać. To jest piękny sposób na życie. Chciałbym zachęcić Was wszystkich, którzy jesteście kaznodziejami Bożego Słowa, którzy oczekujecie, że ludzie będą dla Was robić różne rzeczy i czujecie się rozczarowani, gdy tego nie robią. I w Waszych sercach rodzi się narzekanie. Popatrzcie na Jezusa. Bądźcie zadowoleni z tego, co macie i niczego się nie spodziewajcie. Wtedy będziecie zawsze radować się w Panu i nie będziecie mieli powodów do narzekania. A więc to, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 8:20, że Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy przyłożyć, było prawdą w niektórych miejscach, tak jak właśnie widzieliśmy. I pewnie było tak jeszcze w innych przypadkach, czym nie czytamy, ponieważ nie mamy zapisu wszystkiego, co wydarzyło się w ciągu tych 3,5 roku Jego służby. A więc Jezus mówi do tego człowieka, chcesz za Mną iść, gdziekolwiek pójdę? Mateusza 8:19. Naprawdę? To chcesz zrobić? Czy wiesz, ile to Cię będzie kosztować? Nie będziesz mógł wykorzystywać biednych ludzi i żyć z ich pieniędzy, aby dogadzać sobie i żyć w luksusie. Nie! Jeśli chcesz iść za Mną, musisz być przygotowany na niewygody. Musisz pożegnać się z różnymi wygodami. Czasami zrezygnować z wygodnego łóżka. Zrezygnować z dobrego jedzenia i wiele podobnych rzeczy. I dalej czytamy w Mateusza 8:21. Inny z kolei z Jego uczniów poprosił, a więc to był Jego uczeń, wcześniej znawca prawa, a teraz uczeń. Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Nie jestem pewien, co dokładnie się za tym kryło. Trudno mi jest sobie wyobrazić, że Jego ojciec rzeczywiście umarł i chciał pójść na Jego pogrzeb, a Jezus z twardym sercem zabronił mu iść na pogrzeb ojca. Myślę, że to nie o to chodzi. Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie, i tak jak mówię, prawdopodobnie mówi, pozwól mi, Panie, poczekać, aż mój ojciec umrze, a gdy go pogrzebię, będę szedł za Tobą i naśladował Cię. Mam obowiązki wobec domu. Mój ojciec jest w podeszłym wieku i kiedy umrze, będę mógł Cię naśladować. A Jezus mu odrzekł, chodź za Mną, grzebanie umarłych zostaw umarłym.
Jakikolwiek mógłby być tego powód, jedna rzecz jest jasna. Jezus mówi do nas, że podążanie za Nim i Jego służba jest ważniejsza niż nasze społeczne obowiązki, jak pogrzebanie Ojca. Czasami to ma miejsce. Pamiętam, jak byłem w trakcie konferencji, gdy dowiedziałem się, że moja matka umiera. Ona od dawna chorowała i to były jej ostatnie chwile. I później usłyszałem, że zmarła. I pytałem się Pana w tej sprawie, tego ranka: Panie, co mam robić? Wszyscy na konferencji to zrozumieją, jeśli to zostawię. Ponieważ pojadę na pogrzeb mojej matki, nikt nie będzie się temu sprzeciwiał. I Pan dał mi to słowo. Więc napisałem do mojego brata i siostry i moich synów, którzy tam byli. Nie mogę przyjechać. Proszę, zajmijcie się tym. I kontynuowałem usługiwanie na konferencji. I nie mówię, że to jest zasada. Bywa tak, że Bóg mówi ci, że masz coś zrobić i jako uczeń musisz być gotowy na wszystko. Więc ja nie pojechałem i nie żałuję tego. Zobaczę moją matkę w niebie, bo ona była zbawiona i poszła do Pana. To tak jak podróż do innego kraju. Nie byłem z nią przy tym rozstaniu, ale to nie jest problemem. I drodzy bracia i siostry, jeśli chcecie być takimi radykalnymi uczniami Chrystusa, jeśli chcecie chodzić tak jak Jezus chodził, jeśli chcecie dokonać tego, co Bóg dla was przeznaczył w waszym jednym ziemskim życiu, to mówię wam, że nie możecie żyć według społecznych zasad. I nie cytujcie mnie, czyniąc prawo z tego w swoim życiu. Nie robię z tego prawa dla nikogo. Ale chcę powiedzieć, że musicie być gotowi znosić niewygody i poświęcić wszystko, jeśli chcecie naśladować Pana. Jezus powiedział, że jeśli kochamy ojca lub matkę bardziej niż Jego, nie jesteśmy Go godni. To jest radykalne nauczanie. Ale takiego uczniostwa nam brakuje dzisiaj w Kościele. I dlatego tak wielu chrześcijan jest bardzo płytki. I tak niewielu chrześcijan może powiedzieć do innych: naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa. A świat potrzebuje więcej takich chrześcijan. I widzimy Jezusa, który mówi: zostaw umarłym grzebanie umarłych. A Jezus wsiadł do łodzi i Jego uczniowie dołączyli do Niego. Często Jezus mówił tylko jedno słowo do kogoś i nie miał nic więcej do powiedzenia. I tak jak powiedziałem, Jezus mógł powiedzieć coś innego do kogoś, kto chciał iść na pogrzeb swego ojca. Do każdej osoby Jezus miał właściwe słowo. My nie żyjemy pod prawem w Nowym Przymierzu. W Starym Przymierzu były prawa. W takiej sytuacji robisz to, a w innej sytuacji robisz tamto. Jedno prawo. Ale w Nowym Przymierzu jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego i w pewnych okolicznościach Pan może nam coś nakazać, a w podobnej sytuacji, innym razem, Pan może nam nakazać uczynić coś zupełnie przeciwnego. W tym jest piękno bycia prowadzonym przez Ducha Świętego. W jednym przypadku może powiedzieć wam, byście poszli na pogrzeb, a w innym przypadku byście nie szli. Niestety wielu chrześcijan nadal stara się żyć według ustalonych zasad. I dlatego zawsze, gdy słuchają kazania, szukają zasad. A ja wam chcę powiedzieć, że ja nie uczę tutaj zasad, ponieważ Jezus tego nie robił. Czego możemy nauczyć się od Jezusa w Jego życiu? Przede wszystkim słuchania Ducha Świętego. On będzie prowadził was krok po kroku. Biblia mówi w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, jest to piękny wiersz, który musimy właściwie zrozumieć. Wiersz 14. Ci wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są synami Boga. A co ze wszystkimi innymi?
Oni są dziećmi Bożymi i jest różnica między dziećmi a synami w Nowym Testamencie. Wszystkim, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Kiedy tylko przyjmujesz Chrystusa, stajesz się dzieckiem Boga. Jesteś zrodzony na nowo. Ale jeśli pozwolisz Duchowi Świętemu, by cię prowadził, każdego dnia, dzień po dniu, wtedy jesteś dojrzałym synem. Wielu chrześcijan jest nadal dziećmi. Dlatego musimy być pełni Ducha Świętego. Mamy żyć w namaszczeniu Duchem Świętym każdego dnia. Jeśli mamy się czegoś nauczyć od tego, jak Jezus postępował, to bycie prowadzonym przez Ducha Świętego krok po krok, chwila za chwilą, nawet w tych odpowiedziach, które dawał ludziom, jedno zdanie było wystarczające i wychodziło naprzeciw ich potrzebom. Zastanawiam się, czy wierzysz, że Bóg może Tobie dać takie namaszczenie, że będziesz miał słowo stosowne do potrzeb każdej osoby. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden wiersz, który był wielką pomocą w moim życiu. Ewangelia Łukasza, rozdział 21, wiersz 15. To jest obietnica, której trzymałem się wiele razy w moim życiu. Nie tylko w publicznej służbie, ale również w prywatnych rozmowach z ludźmi, którzy przychodzili do mnie z różnymi pytaniami. Łukasza 21. 1:15 Pan mówi: dam wam słowa i obdarzę mądrością, której wszyscy wasi przeciwnicy nie zdołają się przeciwstawić ani oprzeć. Dla mnie to wielka obietnica dla mojego życia. Jeśli nie wierzysz, że Pan może to zrobić dla ciebie, to tego nie doświadczysz. Ale jeśli trzymasz się Jego obietnic, to tak jakbyś szedł z czekiem do banku i chcesz go zrealizować, bo został podpisany przez Jezusa Chrystusa. Idziesz do banku w niebie i w imieniu Jezusa przyjmujesz to dla siebie. Mogę mieć słowa i mądrość w każdej sytuacji i nikt nie będzie mi się w stanie przeciwstawić ani tego zanegować. Mogą mnie nienawidzieć, mogą mnie wyzywać od Belzebubów, tak jak nazywali Jezusa, ale to nie ma znaczenia, ale to będzie mądrość Boga. Drodzy bracia i siostry, pragnijcie tego. Biblia mówi, że siostry mają prorokować w Nowym Przymierzu i to nie oznacza, że mają stawać za kazalnicami i głosić kazania, ale wypowiadać słowa stosownie do potrzeb ludzi, prorocze słowa. I to widzimy w tych odpowiedziach Jezusa dla tych dwóch osób, którzy mieli różne potrzeby, a Duch Święty dał Jezusowi słowo. I dwie rzeczy na zakończenie. Pan przemówił do mnie, gdy pytałem się o słowo, które mam głosić przy różnych okazjach. Czy to w rozmowach indywidualnych, czy w czasie takiego programu jak ten, czy z zakazalnicy na konferencji. I Pan powiedział do mnie, że najpierw moje serce musi być pełne Jego słowa. Boże Słowo musi wypełniać Twoje serce, a po drugie, Twoje serce musi być wypełnione miłością do Bożych ludzi. To wszystko. Jeśli jesteś namaszczony Duchem Świętym, to oczywiście podstawowa zasada i nie polegasz tylko na tym, ale studiujesz Boże Słowo i napełniasz nim swój umysł i pozwalasz, by Duch Święty napełniał Twe serce miłością do Bożych ludzi. To zapewniam was, Bóg zawsze da wam słowo, którego potrzebują ludzie, do których będziecie mówić. Doświadczam tego od lat. A Bóg nie jest stronniczy. To, co robi dla mnie, będzie robił dla was. Lata temu uwierzyłem, że to, co robił dla Jezusa, może robić dla mnie. I zachęcam was, byście w to wierzyli, abyście chodzili po ziemi i służyli Ojcu, tak jak Jezus. Niech was Bóg błogosławi. Będziemy kontynuowali następnym razem.